Ten budynek niszczy wizerunek Wleńskiego Centrum. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego informacja, że niebawem zostanie on odnowiony, z pewnością ucieszy mieszkańców. Gmina pozyskała fundusze na ten cel. Dzisiaj otrzymaliśmy pieniądze, o które wnioskowaliśmy z Polskiego Ładu, w wysokości 7 300 000 zł. Z tych pieniędzy ten budynek zostanie wyremontowany. Na dole w budynku powstanie klub seniora, ponieważ mamy sporo ludzi w takim już poważnym wieku i w związku z tym będą mieli swoje miejsce spotkań. Dzisiaj też mają, ale to miejsce jest, powiedzmy, takie zimowo trudne, bo ogrzewanie, tam ogrzewanie nie ma. Tu będą mieli komfortowo i fajnie. Oprócz tego na pierwszym piętrze odnowionego budynku swoje miejsce znajdą gminne archiwa. Mamy problem, archiwum jest daleko od ratusza. Często jak nasi petenci przychodzą, chcieliby być szybko obsłużeni. W związku z tym moi pracownicy muszą biegać praktycznie w tej z powrotem około tam kilometra. W związku z tym będzie pod ręką, będzie łatwiej. Na parterze budynku zlokalizowana będzie gastronomia, a na drugim piętrze pokoje do wynajęcia. Myślę, że niebawem z projektantami podpiszemy umowę i będziemy czekali na zakończenie projektu. Potem będziemy tą ruinę odbudowywać. To jedna z bardziej radosnych wiadomości, dlatego że cały rynek jest tak naprawdę piękny. Oczywiście, że jeszcze wymaga remontów. No, kiedy zniknie ta smutna budowla, myślę, że będę miał olbrzymią satysfakcję, a ludzie, którzy mieszkają u nas, będą się z tego na pewno cieszyć. Pewnie zastanawiają się Państwo, dlaczego budynek ma zostać odnowiony, a nie wyburzony i postawiony jako nowy obiekt od podstaw. Też się zastanawialiśmy. Dlatego zadaliśmy to pytanie burmistrzowi. Toczymy spór z konserwatorem zabytków, ponieważ konserwator uważa, że ścianę frontową i piwnicę powinno się zatrzymać. Ja uważam, że gdybyśmy to wyburzyli i odbudowali to od zera, byłoby to lepszym rozwiązaniem i tańszym. No ale ostatnie słowo należy niestety do konserwatora, w związku z tym muszę się z nim liczyć i muszę postępować tak, jak tam konserwator nakazuje. Pozostawiamy to bez komentarza.